Konferencja na Starym Rynku była dobrą okazją do zaprezentowania byłych i nowych radnych PiS 9 kadencji, a także do podziękowań wyborcom za dotychczasowe poparcie dla kandydatki na prezydenta miasta. Monikę Pochorecką pytaliśmy, jaką ma strategię wyborczą do ostatecznego rozstrzygnięcia wyborów i jak chce przekonać tych, którzy w pierwszej turze na nią nie głosowali. Chciałabym przede wszystkim zadeklarować ciężką pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju miasta. Ja to robię od 10 lat, jestem radną miasta, spotykam się z ludźmi, wsłuchuję się w ich głos. Ten wynik też jest, myślę, przełożeniem tego, co w ostatnich latach, miesiącach i tygodniach w ramach kampanii robiłam. Oczywiście będą podejmowane działania czysto kampanijne. Dzisiejsza konferencja jest tego przykładem. Chcemy podziękować, bo trzeba zacząć od podziękowania za to, co do tej pory, ale chcemy poprosić o więcej, czyli chcemy poprosić mieszkańców w ramach spotkań, rozmów, dialogu, ale też takiej otwartości na wszystkie środowiska, które zechcą współrządzić Częstochową i wziąć odpowiedzialność za jej rozwój.